Hello, hello, moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta w kolejnym odcinku, witam was, Carbona, Need for Speed'a, Carbona oczywiście. Słuchajcie, niedużo nam już zostało do końca. Prawda to jest taka, że zostało nam 6 wyścigów do tego, żeby przejąć wszystkie dzielnice. Następnie walka z Dariusem, oczywiście też dwuetapowa, plus jakieś filmiki fabularne, walić to. No i koniec końców tutaj będzie, na pewno się wytworzy nam wojna wyścigowa, jakoś tak się to nazywa? Wojny wyścigowe, o właśnie. Właściwie mamy trzy, które mamy nieprzejechane. Tą jednakowoż przejeżdżaliśmy już i no ja sobie ją zrobię jakoś tam poza odcinkami. I mamy te dwie wojny do przejechania i tutaj pewnie będzie trzecia. Czyli właściwie mamy trzy wyścigi, boss fighta i trzy wojny wyścigowe. Naprawdę nie trzy wyścigi, sześć wyścigów. Sześć wyścigów, boss fighta i trzy wojny wyścigowe. To już naprawdę nie jest dużo. To jest właściwie 10. Tyle, ile mamy palców u rąk. Na przykład, no chyba, że ktoś nie ma palca, albo ma jakiegoś dodatkowego jednego, to wtedy już się to nie zgadza, ale myślę, że statystycznie większość z was ma 10 palców. Zatem przejdźmy do grania, bo nie wiem, po co w ogóle ten wywód. Słuchajcie, dwa sprinty, trzy tory i jeden kanion. Zacznijmy sobie może od sprintu, tak będzie najlepiej. Przenieśmy się na miejsce. Oczywiście ciśniemy dalej naszym Dodgem Viperem. Aczkolwiek po tym wyścigu można by będzie coś zobaczyć na to, co mamy odblokowane, i ewentualnie coś dokupić do niego. Żeby tak, wiecie, nie robić jakichś dużych skoków w upgrade'owaniu tego samochodu, bo może się to źle po prostu skończyć dla nas. Czy przede wszystkim dla mnie, tak? Bo ja nie będę po prostu ogarniał samochodu. No i dla was w sumie też, bo wy będziecie oglądać to jak dla mnie. Sobie zacząłem spokojnie, ale widzę, że tu już gość, kurde, przypierdzielił. No dobra, trudno. Chciałeś, to masz. Też przypierdzieliłem i co? Możesz się schować. Fuck, taksa. Oh shit, co się z nią stało? W ogóle fizyka tutaj w tej grze pojazdów tragiczna, ale nieważne. Nie jest to istotne. Ważne, żeby się dobrze bawić. Yeah, wykręciłem. Możemy troszeczkę nitro zużyć. Tutaj takimi alejkami, alejami wręcz jeździmy. No, policja gdzieś nam będzie na karku za chwilę. Ale wiecie, w tej grze ta policja to naprawdę bardzo łatwo jej uniknąć i nie sprawia zbyt dużej ilości kłopotów. Natomiast bardziej mnie wkurzają cywile tutaj. O, szlak, no jednak jest policja. Fuck. Dobra, udało się go wyprzedzić. Przeciąłem mu drogę, dzięki temu on musiał wyhamować, bo nie wiedział, co się dzieje. Dobra, tu jest policja. Wyjadą. Oh shit! Co ty tu, chłopie, robisz? W ogóle nie powinno ich tu być. To jest akurat źle wykonane w karbonie. W sensie, ja rozumiem, że są te bariery, ale normalnie samochody cywilne powinny przez nie przejeżdżać. Jeżeli jest jakiś skrót, który jest wymuszony, że trzeba będzie tamtędy z tym skrótem jechać, to naprawdę cywile nie powinno tam być, tych cywili, bo tam normalnie się nie jeździ, oni powinni przez te bariery przejeżdżać, ale gra, coś programy się spieprzyli i samochody nie rozumieją, że przez barierę mogą przejechać. Przynajmniej nie zawsze. No dobra, turbo sobie odblokowaliśmy. To dobrze. Dzięki temu region mamy przejęty. Kolejny, Toyota Supra odblokowana, nieistotne. Porozwalamy tu troszeczkę rzeczy, widzę tam się już policja rozpieprzyła, ale no, nas jeszcze ściga parę radiowozów. Oczywiście będzie ich coraz więcej. Zawsze się zastanawiam, czy tutaj jest jakiś skrutas, ale chyba nie ma. Nie, tu nie ma, ale jest jeszcze jedno takie miejsce, gdzie wygląda, jakby mógł być skrót, ale nigdy nie próbowałem tam wjechać, bo się bałem, że wyrąbię w ścianę. Co to do cholery jest? Czemu ja tego nie mogę puścić? Ech. Tu jest coś na rogu. Jakaś palma? Nie. Aha, takie niby kalendarz Azteków. Co, jakie aresztowanie, kurde. No, przejdziemy tu i może się już uda. Texas Casino. A, nie, jeszcze mi coś siedzi na ogonie. Jesus. Jak długo będą mi siedzieć na tyłku?
Tam z jakimiś skrótasami jeżdżą. Lepiej to miasto znają ode mnie niestety, gnojki. O, shit. Ja chyba jestem tak, jestem dokładnie w tym samym miejscu, gdzie byłem wcześniej. Tu jest taki zakręt 90. No kurczę, no tak ja się tak troszeczkę tutaj, wiecie, jeżdżę w kółko. Zgubić ich nie zgubię, jeżeli nie... Nie znajdę jakichś następnych... O, już jakaś blokada się zrobiła. Okej, nawet się na nich zatrzymałem. Skuteczna, ale ja mogę jechać dalej. Oni się tam pierdzielą. Nie, jeden jedzie za mną dalej. Damn it. Dobra, tu skręcimy w prawo. Już tam widzę jakieś coś do porozwalania. Spróbujemy tędy przejechać. Okej, po lewej będzie. Nawet wiem co, ale to działa jak się akurat przejdzie w drugą stronę, no ale nieważne. W sumie nie, w tą stronę też zadziałało fajnie, tylko że tu jest jeszcze więcej policji. Co oni tu odpindalają? Spróbujemy tę stację teraz rozwalić. Ale ja tam wcale nie chciałem jechać. Aha, fajnie. Dobra, no przedostałem się przez blokadę. Nieważne. Mam nadzieję, że tamten już na niej zostanie. Ja teraz pojadę... Fuck, w prawo. No, niestety dupa. Widzę, że dalej tutaj mi siedzą na tyłku. Za chwilę tu mnie będą coś blokować. No, kurczę, problematyczne. To jest chyba pierwszy raz, kiedy faktycznie policja mi sprawia takie problemy. W ogóle już jaki poziom czwarty wskoczył. Blokady robią. Ten mi, kurczę, normalnie jakieś jeepy jeżdżą. Masakra. Na szczęście teraz im troszeczkę uciekłem. I może się uda. Zobaczymy. O, fuck. I tyle było z mojej ucieczki. Cholerna opona. Nie zauważyłem jej zupełnie. Znaczy, nie spodziewałem się, że będzie za rogiem. Zapomniałem już o niej. No niezbyt fajnie. A, czekajcie. Kurde, no jak tak będę jeździć, to faktycznie gówno, nie uniknę tej policji. Czy on właśnie przed chwilą zniszczył miejsce, w którym mogłem ich... Nie, po prostu przejechał. Dobra, już nie zniszczyłem tego, jebać. Widzę, się blokada porobiła, a ja sobie pojadę tędy. On zniknął, a tu za chwilę jest, widzicie, jakiś taki miejsce, gdzie można... sobie przeczekać. Czy to jest tu? Tak, to jest tutaj, tylko muszę tu wjechać jakoś śmiesznie. Dobra, jest. Dawaj. Dobra, jest. Nie stoję w tym nawet. Jakim cudem? No teraz. Stoi tuż obok mnie ten policjant, ale raczej mnie nie znajdzie. No i dziękuję, do widzenia. Udało się. Udało się wywinąć z tego. Dobra, 88%. Ciśnijmy dalej. Tu nam został jeden wyścig. Zróbmy to po prostu jakoś tak, wiecie, systematycznie jeden za drugim. I do końca. Też sporo straciliśmy czasu po tym pierwszym wyścigu. Przede wszystkim na policję. Dobra, pokazuje mi te lamba. Ja i tak te wszystkie lamba zostawiam w tyłu. Dobranoc Państwu, dziękuję. Co mamy? Tu mamy okrążenia. Taksówka, świetnie. O, jedzie ten krawaciarz zarąbany z TFK. Chyba tak się to nazywało. O, shit. Strasznie mi tutaj... Rozumiem, po co są te serpentyny zrobione. Oczywiście można tu przejechać na wprost, tylko że problem polega na tym, że nam rzuca samochodem lewo-prawo. I ciężko utrzymać tor jazdy na wprost tutaj. Kurwa, jakbym tylko mógł skręcać, dziękuję. To było fajnie, bo ten mi tak stał, że chciałem go minąć z lewej i dupa iść. Centralnie wpierdzieliłem w niego, no. Miałem skrót, oczywiście nie skorzystałem. Po co? Nie korzystaj ze skrótu, jedź wolniej, Hanta. No i dupa, już mnie ktoś tam dogonił. Dobra, tutaj. Tu już wjeżdżam. To będzie mój ulubiony skok? Nie. O nie to miejsce. Jest jeszcze taka druga budowa bardzo podobna. I tam jest taki skok, gdzie się wskakuje do tunelu. To jest zarąbiste miejsce. Strasznie lubię tamtędy przejeżdżać.
O, tutaj mamy jakiegoś skrutasa. No tak, faktycznie, tu jest miejsce, w którym można się schować jakby przed policją też. No i oczywiście policja już mnie ściga, już puka do mych drzwi. Jarariariara, gin, gnojku. Fuck, słaby ten zakręt jest. Okej, zakręciłem gnoja. Aha, bo to jeszcze jedno okrążenie. Już miałem powiedzieć, że jest fajnie, a tu dupa. Tu jeszcze jedno okrążenie mi zostało. Zobaczcie, jak tak będę napierdzielał, to on będzie mi się pokazywał i cieszył mordę. Głupi debil. Bardzo ładnie ominąłem, a tu wpadłem. Spróbujemy to jeszcze raz rozwalić. Chuja tam, kurwa. Spróbujemy, chuja zrobiłem, nie rozwaliłem. Nie mam pojęcia, gdzie jest Neville i średnio mam czas się oglądać, to jest najgorsze. Tu będzie gdzieś ten skrutas, dobra, tędy. Dobra, fajno. To jest dobry skrót. Neville jest teoretycznie za mną, a w praktyce jest gdzieś w dupie. Boże, co tu się dzieje? Dobra, tędy. Nie, tylko nie ty, chłopiek, ja pierniczę. Jakim cudem on tam utknął? Znaczy, w sumie ja utknąłem przez niego, on tam wjechał. A kurczę, tu się nie udało, ale tam widzę w garażu policja siedziała. Spadaj mi stąd, frajerze. Czy on mnie... Ja pierniczę! Wpierdzielił mnie tak cholernie w ten. Masakra, ale... Damy mu jakieś zadanie do roboty. Niech kogoś tam zdejmuje. Dobra, udało się. Koniec. Koniec wyścigu, moi drodzy. No, tylko że teraz będzie problem, znowu trzeba będzie... Trzeba będzie uciec przed cholerną policją. Damn it. Fuck. Yes, you are fucked. Shit out of luck. I tak dalej. Jadę w drugą stronę. Tutaj nic ciekawego nie ma. Myślałem, że tam jest tunel. Albo jest, albo nie wiem. Widziałem czarny kwadrat, myślałem, jest tunel zakryta, kurwa, tam nic nie ma. Musiałem zawrócić. Nie, już nie wiem, nie mam pojęcia, bo czasem tu się tekstury nie ładują na czymś i wtedy człowiekowi się wydaje, że jest tunel, a tam nie ma nic. Świetnie, zajebiście, jeszcze gorzej. Teraz mnie złapią, jak tak dalej pójdzie. Co ja wymyślił, hunta, kurde, przy stacji, ale okej, teraz powybuchało, to może wszyscy umrą tu. Prawie się udało. Nie mam pojęcia, którzy mnie ścigają, którzy nie. A tak, ci mnie ścigają. Boże, w ogóle 22 wozy mnie chcą zaresztować. Niemet. Czy wy możecie na przykład, nie wiem, wziąć i umrzeć? Byłoby... Oh, fuck you! Jednostka K9. To do dupy. To nie jak zmniejszyć ten szlak, tam jeszcze blokadę ustawili. Dobra, tędy przejadę. A, fuck. Zacząłem patrzeć na mapę, a nie na drogę. No to jest właśnie to. Okej, ale oni tu mnie będą ścigać zaraz. Jedziemy teraz tu. O, fuck, tu jest blokada? Fajnie, świetnie. No to muszę teraz przez nią przejechać. Tu są te rogatki. Nie. Jedź. Tylko nie rogatki, bo przebije opony, będzie dupa. No nie spodziewałem się, że nagle, wiecie, na koniec gry tak naprawdę już się zacznie tak konkretnie robić, że ciężko będzie uciec. Fuck, tylko nie rogatki. Dobra, rozwaliłem tych. Ciężki słów. Świetnie, ale... To nic nie daje, ja potrzebuję jakiś... coś rozwalić.
żeby oni się rozpierniczyli na czymś. Okej, ładnie. Tam coś widziałem. W tą stronę pojadę. Dobra, powinno być. 40 wozów mnie ściga, ja pierdzielę. To, że to kurczę, tu wybucha, a nie ten. Ale czekajcie, czekajcie, jest nieźle. Bo ten drugi wóz tam jest. On już chyba wie, że ja tu będę, ale jest nieźle. Uciekamy i oczywiście randomowo zespawnowały się dwa samochody i to jeszcze kurwa z tej ciężkiej jednostki. Świetnie. Jasne, inaczej się tego nie da zrobić. Strasznie mnie zawsze wkurzało to takie spawnowanie na siłę wręcz. Na siłę spawnowanie. Kurwa, piąty poziom już mam. Nie wiedziałem, że nawet 5 poziomów jest w tej grze. I teraz mnie helikopter zacznie ścigać, czy czołgi? O, jest masakra. Jakim cudem nie trafiłem w tego słupa? Aha, teraz mnie Dodge Vipery zaczynają ścigać. No to dupa. Co ja mam w tym momencie zrobić? Nie, może łatwiej się dać złapać tak naprawdę będzie. I nie wiem, tam są jakieś niby mam... gdzieś tam możliwości bycia złapanym. Na każdym samochodzie. O, czekajcie, czekajcie. Uciekłem, o dziwo. A teraz sobie tu się schowam. I proszę bardzo. Jeszcze chwilka i się uda. Mam nadzieję, że ten samochód mnie tu nie złapie. Ja nie powinien. 51 wozów mnie ścigało. Uda się? On stoi tuż obok mnie, ale się udało. Jak już jestem na tym miejscu, widzę, to nie mogą mnie już łapać. Świetnie. Najbliżej, udało się. Ja pierniczę. Próba konkurencyjnego zespołu. Aha, muszę temu jakoś dać... Ale nie miałem jak tego włączyć. On chciał się ze mną ścigać, to są jakieś takie wyścigi z innymi gośćmi. Nie wiedziałem nawet przez całą grę o tym. Teraz się okazuje, że można się ścigać chyba jeden na jeden, tylko że... nie mogę tego włączyć, bo tu jest z tymi kontrolkami coś jest dziwnego. No dobra, słuchajcie, no ciśniemy dalej w takim razie. Tu mamy jakiś sprint. Ten spróbujemy dla odmiany sprint w tym momencie. Ale no kurde, coraz bardziej poszukiwany jest ten mój wózek. Piąty poziom mam. Nie wiem, jak to zmniejszyć. Wątpię, żeby przemalowanie coś dało. Widziałem, że nie bardzo mam się gdzie pchać na samym początku, więc wolałem przeczekać. Aaa, fuck, za wcześnie. Przez to się wyrąbałem w te betony. Teraz pojedziemy tędy, to będzie luzik. Idealnie siadłem. Dobra. Oh, shit. Niekoniecznie ten number one. Wszystkie drzewka w parku skosiłem. Prawie jak na obchodach nie tego Święta Niepodległości w Warszawie. No i dobra. O, tunel, tunel. Fuck, dobra. Udało się. Mniej więcej się udało. Fuck, 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 fuck. To było słabe. Tu mamy tego skrutasa, to sobie nim pojedziemy. Samson widzę przoduje tam wszystkim, chociaż oczywiście ci mądrzejsi pojechali skrutem za mną, a Samson pojechał do dupy. No już trudno. Wiecie, zawsze możemy sobie wziąć tą dziewczynę, która tam... tą Japonkę taką co... A, oczywiście i policja. Fuck, od razu z tymi? Przepraszam, to są korwety, nie Vipery. Tak, korwety. Że będziesz jechał przede mną. No dobra, spoko, luzik, no. Jak chcesz, to... ci nie zabrania mnie. Tylko nie rób mnie jakoś, wiesz... po prostu nie zawadzaj, o, to dojedziemy do mety, a później możemy się pościgać. Wiesz, bo jestem w ciągu wyścigu, teraz tak nie fajnie, jak będziesz mi przeszkadzał.
Drzwi mu, kurde, zdjąłem. A, widzę, że kolegów zaprosiłeś. To jest jakiś inny po prostu ten. To jest jakiś nowy po prostu gang w mieście, który chce rządzić dzielnią. Ale ja nie pozwolę, to jest moja dzielnia. Znaczy, będzie moja za chwilę. No i dobra. Jest nieźle, tylko kurczę, muszę pomyśleć, co ja mam zrobić teraz z tym, że oni mnie tak ścigają. Dobra. To jest moje. To spoko. Karty nagrody dostałem w ogóle. To fajnie. Okej, tu mam garażyk, ale to niewiele daje. Ja rozumiem, że teraz mnie już tylko te korwety będą ścigać, tak? Troszeczkę do dupy. Ale tych tutaj tym Aztekiem rozwalę. Nie, dalej jest ich pełno. 19 samochodów od razu mnie ściga. Strasznie rozpoznawalny jest ten mój Viper, a to jest po prostu malowanie takie, wiecie, domyślne. Musimy w te K9 przypieprzać, bo jak przebije opony, to będzie prawdopodobnie po wyścigach. Więc staram się po prostu przywalić w wóz albo pomiędzy nimi. Tak najlepiej. Kolejna blokada widziałem. Okej, tutaj są ziomeczki, które się ze mną ścigały, więc jest możliwe, że jak nie zginę w zderzeniu czołowym z nimi. Okej, ciekawe, że oni przejechali przez tą blokadę i nagle blokada tuż za nimi się zespawnowała. A, to jest masakra z tymi spawnami, strasznie jest to wkurzające. Nie dałem rady tego zdjąć. Ale do następnego tutaj widzę w lewo. Pojedziemy sobie tędy. Pomijmy blokadę dzięki temu. O, shit. A, tutaj mamy to kółeczko. Ale oczywiście ktoś tam, widziałem, przejechał bokiem. I spróbujemy... O, kurczę, teraz się... To było dziwne. Znaczy, oni sobie sami to uruchomili. Spróbujemy teraz zawrócić i jechać w drugą stronę. Zazwyczaj to działa, ale widzę, że nie w tym przypadku. 30 wozów mnie ściga. Ja pierniczę. Idziemy tędy. Nie! No i za późno. Na czołówkę ze mną poszedł. No i oczywiście następny się zespanował obok. Z dwóch przede mną, trzech przede mną. Świetnie. Tak po prostu. Fajny byłby taki system dla policji, wiecie, jakby to w rzeczywistości dało się tak robić, że wiecie... jednostki i policjanci spełnują się zawsze przed wrogiem, przed, nie wiem, przestępcą, nie? System po prostu niezawodny praktycznie. No się jakoś dziwnie tu ustawili. Jedź. Najlepsze jest to, że tylko ja uderzam w te samochody i mam z nimi problem, żeby się przedostać, a tamci nie, wrąbane. Oni tak sobie gładko przechodzą przez te K9-ki. Znaczy właśnie chodzi o to, że oni nie przenikają przez te samochody, ale nie mają problemu z przejechaniem tak po prostu. Okej, fajnie, dobra, tutaj zatrzymałem z dwóch. Jak się, kurde, zaczął molestować to. Nie wiem, co było napisane, federalny, coś tam. Piąty, widzę, to jest maksymalny poziom, bo... Bo się już więcej... Shit, możecie wy mnie nie napieprzać, dziękowałbym. Dobra, ciężki słów, świetnie. I oczywiście mi tutaj musieli rozwalić coś. Fuck you, jak możesz mi to robić? Dlaczego oni mnie tak nie lubią? Czekajcie, jak tu zostanę, to może się nic nie stanie. O, pojadę w drugą stronę teraz. Jeśli się tylko nie zespawnują jakieś frajery przede mną, to będzie okej. Ja muszę się zastanowić, co ja mam zrobić z tymi samochodami teraz. Kurczę, przydałoby się coś, żebyś to się uspokoiło, tylko że pojechałem akurat źle. Jak zostanę w miejscu, to niestety to niewiele da.
bo zazwyczaj po prostu po jakimś czasie się ktoś tam spawnuje i jest, o, mam tu, ktoś zgłosił, że widział coś podobnego, co się zgadza z opisem. Dobra, tutaj mamy. Śmiesznie, to jest skrót i na skrócie jest ten. Możliwość przeczekania. 22 samochody skasowałem, słuchajcie. To jest niezły wynik. Coraz lepiej idzie, ale to jakby nie o to chodzi. Twoje terytorium zostało zaatakowane. Czy wy se jaja robicie? Nagroda, silnik, pakiet profesjonalny? Naprawdę? A to już chyba miałem zrobione. Dobra, no nic, ja to zrobię. Za chwilę lecimy dalej, tylko nie wiem, kurde, co z tymi, wiecie, zatrzymaniami. Okej, okay, więc tak, mamy 89% już i popatrzcie, jak wybiorę sobie samochód i dam sobie zarządzanie karierą, to mam coś takiego jak zmniejsz zainteresowanie. Co, chcesz zapłacić 1000, by zmniejszyć zainteresowanie policji tym samochodem? Zapłać gotówką. Aha. I to 1000 kosztuje ten? Każdy poziom? Boże święty, to jest dopiero mega opłacalne, luls. Wyklikam se to i zerowe zainteresowanie będzie. Jeszcze da się mniej? Da się na zero. Nice, dobra, to już widzę, że nie ma problemu. W ogóle mam 370 tysięcy i możemy w sumie stuningować coś w tym momencie w tym samochodzie. Zobaczmy sobie, co my mamy. Pakiet wyścigowy na sprężarce. Nawet nie będę tutaj w tuning bardziej wchodził. Po prostu daję najlepsze i daję domyślnie. Nitro. Też wszystko. Zawieszenie już mamy. Skrzynia biegów, pakiet wyścigowy, proszę bardzo. I silnik, pakiet wyścigowy akurat mamy zablokowany. Damy sobie ten profesjonalny, tylko że teraz się obawiam po prostu, że się może okazać, że będzie dupa, bo 109 tysięcy jedynie, to i tak nam zostanie 260. Tylko że... Czy ja sobie teraz poradzę z tym samochodem? To jest dobre pytanie. No i nic, zobaczmy na mapę. Już naprawdę niewiele tego zostało, trzy wyścigi dosłownie, słuchajcie, bierzemy ten tor, po prostu lecimy po kolei, nie ma się tu co zastanawiać, lecimy po kolei. Uzupełniam płyny. Niekoniecznie hamulcowe, he he he, aha i tu mamy tego młodego gówniarza Japończyka. Jakiś Kenji czy ktoś tam. Aha, już próbują mnie zdjąć, nie ma tak łatwo. Czego się cieszysz, kurwa? Wygrywam, znaczy w sensie... Nie wiem, czego się cieszył, przecież jestem pierwszy. On był chyba skrót. Nieważne. O, droga z beczkami, nie lubię jej. Czy wiecie, beczki są ustawiane dlatego, że przęsła tam są po prostu wewnątrz drogi i droga zakręca, więc byłoby to niebezpieczne. Z drugiej strony, nie lubię tej drogi. Dobra, maksymalnie skrótami jadę jak mogę. O kurde, tu się troszeczkę zawiesiłem. No dalej nie wiem, z czego się cieszy. Strasznie dużo skrótów na tej drodze jest. Trzeba, wiemy, rozwalimy to. Oni się na tym zatrzymają. Bardzo dobrze. Jestem pierwszy, Samson jest drugi. Luzik. I to już pierwsze okrążenie jest za nami. I oczywiście policja przed nami. Ale wiecie, zainteresowanie mamy zmniejszone do zera, więc będą nas ścigać jakieś dupo jednostki na początku. Bardzo dobrze. Dawaj, 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 przejedź. Okej. Udało się w skrót lasa dołączyć, co? Wejść, o, właśnie, udało się w skrót wleźć, wjechać. No, kurde, panie, nie zatrzymuj mnie. Don't stop me now. Cause I'm having a good time. Nie bez powodu to nucę, znaczy to ciężko nazwać nucenem było, ale nie bez powodu zacytowałem tutaj Freddiego Mercurego w moim filmiku Moja historia Need for Speed, ja już nie pamiętam jak to nazwałem. Mu opowiadałem wam właśnie, że podczas grania w Undergrounda 2 słuchałem sobie bardzo dużo właśnie zespołu Queen i zawsze mi się już po prostu będzie Underground 2 kojarzył z Queenem i Queen z Undergroundem 2. Takie miłe wspomnienie zrobiłem sobie. No i dobra. Sprawa załatwiona, zostaje tylko jeszcze
motyw policji. Tylko, że kurczę, no ta policja nam sporo czasu, słuchajcie, zajęła. Mamy 30 minut już na... Nie mylę się, 30 minut już właśnie wybiło na zegarku. Coś tam właśnie dostałem. A najpierw musimy niestety pozbyć się glin. Ale nie powinien być problem, tak jak mówię. Zainteresowanie mieliśmy zmniejszone. Nie wiedziałem, że w ten sposób można tak łatwo zmniejszyć zainteresowanie, tylko że ja na żadnym samochodzie nie miałem zbyt dużego zainteresowania. Dopiero ten jest pierwszy. Kurczę, znowu w tych samych miejscach jestem. To jest smutne. No po prostu non-stop w tym samym miejscu. Właściwie te wszystkie wyścigi, które ostatnio jeżdżę, są dokładnie na tej samej trasie. Więc tutaj się naprawdę nie popisał zespół tutaj z doborem tego wszystkiego. Zespół odpowiedzialny za stworzenie gry. A, czekajcie, bo... Fuck, on tutaj mi już jedzie. Co sobie... O, shit, co ja w ogóle robię? W ogóle co ty tu robisz, chłopie? Dobra, za chwilę się uspokoi, będzie luzik. Nie ma... nie ma potrzeby jakoś bardzo się tutaj starać. Dobra, fajnie, to mamy zaliczone. No nie, znowu moje terytorium po prostu non-stop mi coś atakują, ja pierniczę. No i dobra, słuchajcie, no mamy te 31 minut. Tu nam zostały dosłownie dwa wyścigi, ale no zrobimy je po prostu w innym odcinku. Myślę, że tu już nie będzie problemu, bo naprawdę, no ten poziom zainteresowania zmniejszyłem. Co prawda co chwilę mnie ściga ktoś, ale popatrzcie, tu mamy jeden tor do zrobienia, następnie jest kanion do zrobienia, a za mnie będzie walka z Dariusem, także to będzie już po prostu bardzo szybkie. Więc myślę, że to zrobimy troszeczkę na zasadzie, że to będzie, ten następny odcinek będzie po prostu końcem fabuły, oczywiście tam będą jakieś filmiki fabularne i tak dalej. Następnie zrobi... i to będzie przedostatni odcinek, a ostatnim odcinku... w ostatnim odcinku po prostu zrobimy sobie raz, dwa i tutaj gdzieś będzie ten trzeci, chyba w tym terenie powinien być trzeci, powiedzmy tutaj trzy wyścigi tych. I to będzie koniec serii, więc właściwie dwa odcinki zostały do końca, ja jestem mega zadowolony, fajnie, bo to była fajna gra, fajna seria, wam się podobało, był fajny odzew i po prostu liczę na więcej takich serii. I myślę, że wy też, więc już teraz wam powiem, żebyście dawali propozycje jakieś swoje w komentarzach po prostu pod, i nawet już pod tym filmem i pod następnymi, czyli pod przedostatnim i ostatnim filmem z Need for Speeda, dawajcie propozycje gier, które chcielibyście zobaczyć. No i ja coś będę też sam się też na bieżąco zastanawiał, na razie wiecie, mam trochę tych projektów do pokończenia, które chciałbym pokończyć i myślę, że coś tam się po prostu nimi spróbuję też pozajmować. Żeby właśnie pokończyć, co jest do pokończenia. Czy coś tam, nie wiem, przerwałem, jakichś kozaków i tak dalej, żeby coś tam pokontynuować i jeszcze coś po prostu, wiecie, podogrywać. No nic, w każdym razie tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia. Bye, bye.